Piece kojarzą nam się przede wszystkim z wypiekami kuchennymi. Jednak istnieją także inne piece. Piece przemysłowe, bez których, mówiąc krótko, nasze samochody nie jeździłyby tak długo, a samoloty nie wzbijałyby się w powietrze. Jaki istnieje między nimi związek? Najważniejsze elementy układów napędowych, wykonane ze stali czy stopów, muszą być poddane procesom obróbki cieplnej. Oto koło zębate, będące podstawowym elementem skrzyni biegów każdego samochodu. Wytworzone ze stali, posiada stosunkowo niską żywotność. Własności wytrzymałościowe i technologiczne stali są związane z jej mikrostrukturą i w zasadniczy sposób zależą od obróbki cieplnej. To pewien rodzaj magii, ponieważ elementy po procesach obróbki cieplnej nie zmieniają kształtu, a jedynie właściwości wytrzymałościowe. W laboratorium tworzy się receptury i wykonuje próby technologiczne na materiale, który będzie poddany procesowi nawęglania, hartowania i odpuszczania. Następnie bada się jego własności mechaniczne i mikrostrukturę. Pod mikroskopem dojrzeć można strukturę materiału, wielkość ziarna oraz grubość warstwy utwardzonej. Ta wiedza jest niezbędna do tego, by odpowiednio dobrać parametry urządzenia, by właściwie uszlachetniać materiały. Każdy piec jest dedykowany do odpowiedniej technologii i procesu, a nawet do danego elementu. No właśnie, jak powstaje piec, w którym można obrabiać cieplnie choćby części samochodów czy samolotów? Piece przemysłowe tworzy się pod konkretne wymagania branż, np. samochodowej, lotniczej, energetycznej czy medycznej. Stąd też każdy piec będzie się wyróżniał typową konstrukcją w zależności od jego przeznaczenia. To zostawmy konstruktorom. To oni, znając potrzeby odbiorcy, tworzą piec od samego początku, kształtując jego model w programach 3D, aby ostatecznie wytworzyć dokumentację techniczno-rysunkową, na podstawie której zostaną wykonane pojedyncze podzespoły, aby ostatecznie złożyć je w całość. Po etapie modelowania i projektowania zaczyna się wykonanie. I tu pojawia się blacha. Po jej walcowaniu i spawaniu powstaje płaszcz obudowy pieca. Do tego jeszcze kołnierze, drzwi i obudowa urządzenia jest już prawie gotowa. Kolejnym etapem jest jego wnętrze, do którego zaliczamy komorę grzejną składającą się głównie z izolacji termicznej i elementów grzejnych, które zapewnią jednorodność temperatury w trakcie procesu. Teraz czas na instalacje zewnętrzne. To m.in. system pomp, gazów procesowych, system wodny oraz chłodzenia. Pora na kolejny element pieca. To inteligentna szafa sterownicza. Składa się ze sterownika logicznego. To prawdziwy mózg i układ nerwowy urządzenia. Ten komputer przemysłowy pełni rolę intuicyjnego interfejsu komunikacyjnego pomiędzy operatorem a urządzeniem oraz różnych innych podzespołów kontrolnych, aparatury łączeniowej, które zapewniają bezpieczną i ciągłą pracę. Jak działa piec, czyli co można w nim ustawić? Przede wszystkim parametry procesowe. Ciśnienie, szybkość grzania, temperaturę procesu, sięgającą nawet do 2400 stopni Celsjusza. Ustawiamy także intensywność chłodzenia. Ważne jest określenie wartości próżni, czyli ile trzeba odpompować powietrza z całego pieca. Po co wytwarza się próżnię? W próżni powierzchnia elementów nie uszkadza się w wyniku utlenienia. Taka obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wymagań o jasnej i czystej powierzchni. Obróbka cieplna stali w próżni polega na ogrzewaniu w ciśnieniu tysiące razy mniejszym od atmosferycznego. Ten piec jest prawie gotowy do pracy. Nim wyjedzie do klienta, poddawany jest wielu próbom i testom technicznym i technologicznym. Jedną z nich jest próba szczelności. To nic innego jak sprawdzenie, czy nie ma miejsc, którymi mogłoby dostawać się powietrze do wnętrza urządzenia. Na przykład drzwi są takim miejscem, które musi być sprawdzone pod kątem szczelności i tym samym idealnie przylegać do kołnierza piecowego. Wymagania szczelności są bardzo rygorystyczne.
typowy piec, z którego usunięto powietrze i w środku ma próżnię, potrzebowałby około 150 lat, zanim wypełniłby się ponownie powietrzem atmosferycznym. Czas na wyprawę w XXI wiek, czyli sterowanie przy użyciu okularów holograficznych. Nie musimy być przy urządzeniu, by je uruchomić i obsługiwać. Wszystko można robić zdalnie. Pomagają w tym właśnie te okulary. Dzięki nim obecny świat nie jest już taki wielki. Inżynier wyjaśniający daną rzecz nie musi lecieć do klienta na drugą stronę globu. Wystarczy, że ma okulary rozszerzonej rzeczywistości. Nie mamy przed sobą wyłącznie obrazu, ale także dźwięk i bodźce. To tutaj łączy się świat rzeczywisty z elementami wirtualnymi. Takie połączenie pozwala na to, że inżynier w Polsce widzi piec w rzeczywistości wirtualnej, a klient w Chinach stoi przed tym urządzeniem i obaj rozmawiają i widzą w sumie to samo.